Witam w audycji Gościa Radia 5, a jest dziś z nami pan Mateusz Mazur, organizator gali Browar Północy Fight Night 2, która odbędzie się w sobotę w Suwałkach. Dzień dobry panu. Witam serdecznie, dzień dobry wszystkim. Po tej stronie Artur Parafinowicz. Podczas pierwszej edycji tej gali w lutym hala była wypełniona po brzegi. Gościem specjalnym był Mamet Kalidow. Był też występ artystyczny Popek Monster. Jak będzie teraz, 15 lutego, jeszcze tak naprawdę o pandemii dopiero słyszeliśmy, to było coś obcego, dalekiego, gdzieś w Chinach, we Włoszech. Jak to teraz będzie wyglądało? Czy no, są pewne zmiany z racji na to, że niestety hala po same brzegi już się nie wypełni, z racji na to, że z powodu obostrzeń możemy wpuścić jedynie połowę widowni, czyli na trybunach zasiądzie 1549 widzów. Gdzieś tam poza w zasadzie tym obostrzeniem mam nadzieję, że impreza, jeśli chodzi o organizację, jeśli chodzi o emocje, będzie bardzo zbliżona. Znowu mamy fajną gwiazdę muzyczną i Malika Montanę. Mamy gości specjalnych, już tym razem nie mamy, ale będą z nami zawodnicy KSW, tacy jak Szymon Kołecki czy Maksymilian Wrzostek. Będzie z nami zawodniczka UFC Karolina Kowalkiewicz. Troszkę zmian z racji na te obostrzenia i na to, że hala po same brzegi się nie wypełni, natomiast myślę, że impreza wyjdzie nam bardzo podobnie. Tak, ja przyglądałem się, jak to ma wyglądać teraz, jeżeli chodzi o widownię. Nie siadamy obok siebie, raczej szachownica, tak? Tak. Bilety sprzedawane są w szachownicy, takie są niestety wymogi. Natomiast oczywiste jest to, że gdy na trybuny przychodzi rodzina, to po prostu siada obok siebie i kolejne miejsce zostawia wolne. Natomiast my musimy się tych wymogów trzymać, dlatego bilety są sprzedawane w formie szachownicy. Kogo zobaczymy na ringu? Zobaczymy 11 walk, 8 z nich będzie zawodowych, 3 w formule semi-pro. Wystąpi aż 5 suwalczan. Najpierw w formule semi-pro Rafał Wysocki i Damian Biłbak. Z kolei swoje zawodowe walki mają zaplanowane Damian Bójkowski, Karol Mikielski oraz w walce wieczoru Karol Żołowski. I gdzieś tam sporo też fajnych i ciekawych nazwisk z całej Polski, bowiem zadebiutuje u nas na gali brat Szymona Kołeckiego, Sylwester, wystąpi Damian Zorczykowski, Manzur Ażijew. Tych nazwisk ciekawych jest naprawdę sporo i przez te ostatnie miesiące ciężko pracowaliśmy, żeby poziom sportowy podnieść i żeby było jeszcze ciekawiej, co pokazuje, myślę, też ilość tych walk zawodowych, bo ostatnio mieliśmy z 11 dwie walki zawodowe, teraz mamy 8. Pamiętam galę w lutym, te walki wieczoru były widowiskowe, ale krótkie, możemy tu wróżyć teraz, jak to będzie teraz, czy będą to szybkie nokauty? No i ciężko mi przewidzieć. Mamy akurat w samej walce wieczoru takiego zawodnika swojego lokalnego, Karola Żołowskiego, który te walki przed czasem lubi kończyć, bo dotychczas ma ze sobą dwie zawodowe walki, dwie wygrane, dwie zakończone bardzo szybko, więc pewnie kibice spodziewają się również szybkiego zakończenia i tym razem. Natomiast dwa co-main eventy, czyli pojedynek Damiana Zorczykowskiego z Finnem Jerrym Kvarnstoromem, myślę, że będzie to zacięty bój i aż tak szybko nam się nie zakończy. Drugi co-main event, czyli debiut Sylwka Kołeckiego z zawodnikiem z Czarnogóry, Joketiciem. Uważam, że będzie to również ciekawy pojedynek doświadczenia z gdzieś tam nowością w tych sportach walki, bo Sylwek MMA trenuje dopiero od roku. Wcześniej tak jak brat Szymon trenował podnoszenie ciężarów, więc zobaczymy. No, myślę, na pewno niektóre walki również zakończą nam się szybciej. Te nokauty również są widowiskowe i kibice też chcą je wyglądać, ale myślę, że sporo pojedynków będzie takich, gdzie będziemy oglądali parę minut dobrego MMA. Przed wydarzeniami sportowymi, kulturalnymi zawsze zadajemy teraz to pytanie. Widzowie mają zabrać maseczki ze sobą? Znaczy tak, oczywiście widzowie na hale wchodzą w maseczkach i maseczki ściągają dopiero po zajęciu miejsc, które mają wyznaczone na bilecie.
To tyle w tej rozmowie. Dziękuję za informację. Przypomnę, gościem Radio 5 był pan Mateusz Mazor, organizator gali Browar Północy Fight Night 2. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo i również chciałem przy okazji podziękować wszystkim sponsorom, którzy te nasze wydarzenie wspierają oraz zaprosić, bo pozostało jeszcze parę biletów, można je cały czas kupować na biletyarena.pl. Dla tych, którzy nie będą mogli być z nami 19 września na Suwałki Arena, mamy przygotowaną transmisję w formule pay-per-view dostępną na tv.com.pl, więc serdecznie zapraszamy. Dziękuję. I dziękuję za rozmowę. Dziękuję za rozmowę. Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia. We'll be right back.